Pani starosto, szanowni państwo, wielki to dla mnie zaszczyt, że mogę przed państwem wystąpić. Tu wszystko się zaczęło, jak powiedział Jan Paweł II. Dla mnie w pewnym sensie też, jeżeli chodzi o mój zawód, o archeologię, bo tu właśnie, ucząc się w liceum ogólnokształcącym, z moim kolegą obecnym tutaj na sali, panem Antonim Lubelczykiem, w pewnym sensie zaraziliśmy się archeologią. Czytaliśmy, a może nawet należałoby nieładnie powiedzieć, połykaliśmy literaturę historyczną i archeologiczną, która była w bibliotece szkolnej, w bibliotece powiatowej, w dawnej synagodze, a nawet tutaj próbowaliśmy robić pierwsze badania, tak zwane archeologiczne badania powierzchniowe na polach Żarnowej i o mały włos zostalibyśmy pożarci przez wielkiego psa, ale przeżyliśmy, co widzicie. Proszę państwa, tu wszystko się zaczęło, bo też były inne rzeczy. Był tenis stołowy w tak zwanej świetlicy przydworcowej, a nawet miałem przyjemność grać w Cymbergaja z księdzem biskupem Janem Niemcem. Także różne były bardzo ciekawe rzeczy. Już wówczas były to lata 70. Proszę państwa, archeologia Karpat jeszcze była słabo rozwinięta. Archeolodzy uważali, że człowiek pojawił się tu dopiero w okresie średniowiecza, nawet nie tego wczesnego, ale dopiero późnego średniowiecza. Badania archeologiczne kontynuowane już w czasie moich studiów i później w Dorzeczu Wisłoki, ale także przez innych kolegów w Dorzeczu Dunańca, zmieniły ten obraz. Udowodniły, że człowiek pojawił się tu już w paleolicie, czyli w starszej epoce kamienia. Dziesiątki tysięcy lat wstecz, licząc od dzisiaj. Potem pojawili się rolnicy. To już 5,5 tysiąca lat przed narodzeniem Chrystusa w okolicach Rzeszowa. Około 4 czy 3,5 tutaj na Pogórzach. Tych osad pradziejowych można było zlokalizować dziesiątki, setki, a nawet tysiące. Powstała taka mapa archeologiczna Polski, gdzie te wszystkie odkrycia są skartowane. W 1985 roku w ogóle jako archeolog, proszę państwa, miałem ogromne szczęście, bo archeolog bez szczęścia to nic nie może zdziałać. Miałem ogromne szczęście i czuwała nade mną opatrzność. W 1985 roku udało mi się odkryć w Jaśle i w pewnym sensie przebadać osady z początków epoki brązu, tak zwanej grupy pleszowskiej kultury mierzanowickiej, ale przede wszystkim myślę tutaj o osadzie ludności kultury otomani Fideszabony, wielkiej cywilizacji początku epoki brązu, której ludność mieszkała za Karpatami, na terenie dzisiejszych Węgier, Rumunii i Słowacji. Na bazie tych doświadczeń, nieco później, w 1991 roku, rozpocząłem badania na grodzisku w Trzcinicy. Grodzisku nazywanym Wałami Królewskimi. Trzcinica, jak państwo pewnie wiecie, leży w okolicach Jasła, na północy zachód od Jasła, nad rzeką Ropą, nieomalże przy drodze krajowej z Jasła na Nowy Sącz, wcześniej Gorlice, a można też powiedzieć Kraków. Często jest to miejsce, które mam na myśli, to miejsce szczególne, nazywane od wieków Wałami Królewskimi, ponieważ znajdowały się tam bardzo wysokie wały ziemne, które widać tutaj na tym zdjęciu z lotu ptaka, pomimo tego, że teren ten był porośnięty do niedawna lasem, krzakami, można powiedzieć chaszczami. U podnóża tego wzgórza płynęła rzeka Ropa, tu jest jeszcze Starorzecze, no i oczywiście rolnicy uprawiali ziemię. Tak przedstawia się to grodzisko, Wały Królewskie, już po pewnym odlesieniu. Bardzo dobrze widoczne są właśnie te wały ziemne, które są wałami zbudowanymi przez naszych przodków słowiańskich, jak się okazuje, już w VIII wieku. Tu państwo widzicie z innej perspektywy. Ogólnie rzecz ujmując, te wały ziemne liczą sobie ponad 1250 metrów długości i obejmują całą konstrukcję tego grodu, czyli majdan, ten plac centralny, gdzie mieszkał książę, i poszczególne podgrodzia opasują dookoła. Proszę państwa, tak wygląda, patrząc do strony południowej, ten gród. On jest wyniesiony ponad dolinę rzeki Ropy, ponad 30 metrów. Z trzech stron to wzgórza ma bardzo strome zbocza. Czasami nawet nachylenie przekracza ponad 45 stopni. I te
Wały się bardzo dobrze rysują tutaj w terenie. Państwo widzicie, to jeszcze przed budową skanseną. Widok na to wzgórze od strony Doliny Rzeki Ropy. I tu widzimy te stromizny. Stok od strony do Rzeki Ropy. Od strony południowej widać wały. Jeden wał, fosa, kolejny wał grodu wczesno-średniowiecznego. Podobnie z drugiej strony. Praktycznie miejsca nie do zdobycia. Największy wał liczy sobie jeszcze dzisiaj ponad 10 metrów wysokości. Tyle to trwało do naszych czasów, do czasów wczesnego średniowiecza i z drugiej strony. Widok na Grodzisko i na Kotlinę Jasielską z miastem Jasłem już z wysoczyzny za grodu, gdzie widzimy również ten największy wał. Na tej mapie widzicie Państwo, jak ten cypel stokowy, to miejsce jest zbudowane, a więc te bardzo stromne stoki, widać tutaj deniwelacje, widać to wypłaszczenie na tym plato cypla i rysujące się tutaj wały na przekrojach. Proszę Państwa, miałem przyjemność badać to miejsce od 1991 roku. W ten sposób udało się ustalić następujące rzeczy. Mianowicie, że już 2100 lat przed narodzeniem Chrystusa zbudowano tutaj, jak się okazuje, jedną z najstarszych, czy najstarszą osadę obronną znaną dotąd z terenu ziem polskich, obejmującą przestrzeń 60 arów, opasaną od strony wysoczyzny i najmniej stromego stoku wałem drewniano-ziemnym, a tutaj od strony tych największych stromizn tylko palisadą. Zabudowano mniej więcej tak, jak to Państwo widzicie, z bramą wyjazdową w kierunku wysoczyzny, zamieszkałą i zbudowaną przez grupę właśnie tej ludności pleszowskiej około 2100 lat przed Chrystusem, która wytworzyła się i która cały czas podlegała wpływom zakarpackim wielkich cywilizacji związanych z kulturami basenu Morza Śródziemnego. Tak ta osada miała wyglądać. Proszę Państwa, około 1650 roku przybyła tu już fizycznie, na stałe, wchłaniając tych starszych mieszkańców, ludność tej kultury otomani Fizeszabony, która przebudowała wały obronne z tej strony, zmieniając ich ścianę, wybudowała też bramę wjazdową od tej strony z drogą schodzącą wzdłuż toku, pozostawiając również bramę w kierunku wysoczyzny. Dobudowała nowe domostwa i trwała ta osada od 1650 roku przed Chrystusem przez około 150 lat, tak mniej więcej wyglądała, kiedy uległy te obwarowania spaleniu, przynajmniej częściowemu. Zostały odbudowane w sposób niemalże identyczny, jak były, wał został poszerzony. Dobudowano wówczas podgrodzie, opasując wałami przestrzeń 2 hektarów. Wtedy też i odcinając całe to założenie obronne fosą od wysoczyzny. Wtedy to rozwijały się również wielkie cywilizacje basenu Morza Śródziemnego. W Egipcie wznoszono piramidy. Na terenie Bliskiego Wschodu budowano wielkie ziguraty. Wtedy rozwijała się Troja i kultura mykeńska. Osady te dotrwały do około 1350 roku, kiedy zostały zniszczone w wyniku zapewne pożaru. Tak wyglądały, proszę Państwa, te osady. Przez około 2000 lat nie było w tym miejscu nic. Można było zbierać grzyby, rosły drzewa, chaszcze. Może tam ktoś przechodził, a może nie. Dopiero w VIII wieku, w latach 770-780 naszej ery, dotarli tam Słowianie, którzy na bazie istniejących jeszcze i widocznych śladów tych starych obwarowań zbudowali potężny gród słowiański równy współczesnemu Gnieznu, który obejmował 3,5 hektara powierzchni. Był to gród wieloczłonowy. Składał się właśnie z Majdanu, czyli z tego placu centralnego, na którym mieszkał książę, i z 3 podgrodzi, tak jak tutaj Państwo widzicie, z opasanych wałami. Tak ten gród według rekonstrukcji wyglądał. Dotrwał on do około 1030, może 1040 roku. Jaki go los spotkał, powiem za chwilę. Obwarowania z początku epoki brązu były skonstruowane w ten sposób, że wbijano co 1,82 m pale i wkładano pomiędzy nie belki, które tworzyły ścianę wału. Z drugiej strony ten najstarszy wał był tak samo zbudowany. W środku była ziemia i jeszcze dodatkowo palisada. To ta najstarsza osada. 2100-1650 przed Chrystusem. Po przybyciu ludności kultury otomani Fizeszabony z południa zewnętrzna ściana wału została przebudowana na palisadową, czyli stawiano
pień koło pnia, pal koło pala, które tworzyły ścianę. Tu wybudowano drogę zjazdową prowadzącą w dół do doliny rzeki Ropy. Często na stoku widać właśnie to w ten sposób. Najstarszy wał, wał po rozbudowie, po tym wielkim pożarze, o którym wspominałem, i taki właśnie obwarowania tego pierwszego podgrodzia zbudowanego w epoce brązu w tym miejscu, zbudowanym na stoku. Mówiłem też, że miejsca, gdzie były największe stromizny z osad, broniła tylko palisada. I tu ślady po tej palisadzie. Od strony Wysoczyzny osad broniła palisada i fosa niezbyt głęboka, dochodząca do 140-150 cm głębokości, dość szeroka, ale jeżeli tutaj stali obrońcy, to każdego człowieka, każdego atakującego, który tutaj się znalazł, można było zdzielić z góry i odrzucić od osady. Proszę Państwa, kilka dowodów rzeczowych tego, co Państwu mówiłem. Najstarsza brama, ślady najstarszej bramy wjazdowej do grodu sprzed ponad 4000 lat. 140-120 cm tutaj właśnie było przecięcie wału i tędy sobie wjeżdżali ci ludzie sprzed 4000 lat. Tutaj ślady po fosie zamykającej osadę sprzed tą rozbudowaną osadę od strony Wysoczyzny. I fosa w przekroju. Tu Państwo widzicie dno tej fosy z dużą ilością przepalonej gliny z oblepienia wału, zapewne tak zwanej polepy, mówiąc językiem archeologicznym. I profil, czyli przekrój tego najstarszego wału. Proszę Państwa, i ślad po palisadzie. A tutaj oni sobie żyli, wyrzucali wszystko, co im było niepotrzebne. W wyniku tej działalności powstały tutaj namarstwienia do 150 centymetrów mięsości, ślady tego pożaru, który wspominałem. I właśnie pale z konstrukcji wału, przepalone, jeden, drugi, a pomiędzy nimi leżały belki drewniane. I jeszcze jeden ślad, gdzie widać właśnie tę palisadę, wale i po dwa słupy z konstrukcji ściany wału. Podobny obrazek, proszę Państwa, tutaj widzimy doskonale zachowane ślady po palisadzie wału. Te pale były niejednokrotnie zaostrzone. Jeszcze jeden profil, gdzie widzimy bardzo dokładnie wszystkie narastwienia. Po przybyciu tutaj ludności przez tej grupy pleszowskiej spalono rosnący tu las, po czym pozostała warstewka węgierków drzewnych. Usypano tutaj wał ziemny, ten najstarszy. Te pozostałości to są narastwienia po ludności grupy pleszowskiej, potem po tej ludności zakarpackiej, ślady wielkiego pożaru, odbudowa wału, poszerzenie. I proszę Państwa, ślady po palisadzie tkwiącej w tym właśnie najstarszym wale. I ślady tego wielkiego pożaru, najstarszy wał tutaj mamy, potem ta strefa odbudowana, czyli poszerzony. Ale też ślady po drodze, o której mówiłem. Brzegi tej drogi jak gdyby się wypaliły, ona jest bardzo dobrze czytelna. Widać tutaj, gdzie przecinała wał, którędy można było wyjechać w kierunku doliny rzeki, 3,5 tysiąca lat temu. Słup z palisady wału właśnie, bardzo dobrze zaostrzony, żeby go można było wbić jak najgłębiej. Słupy z konstrukcji, konstrukcji ściany wału, jeden, drugi w pewnej odległości około 20 cm od siebie. I proszę Państwa, ślad po zewnętrznej stronie wału, od strony doliny, opalona belka drewniana, a tutaj taki rów ze śladami po palach, które tworzyły ściany wału po przebudowie, po przybyciu tej ludności zakarpackiej. I podstawa wału wyłożona opalonym drewnem, opalonymi belkami drewnianymi. Proszę Państwa, po powiększeniu tej osady w początkach epoki brązu tak wybudowano taką nieckę na stoku, zabezpieczając ją palisadą. Widzimy inny profil tej niecki, tutaj jest wielki, bardzo stromy stok, niecka wybudowana na stoku, zabezpieczona jeszcze ścianą z drewna albo palisadą. O, widzicie Państwo, tu się pojawia taka belka sprzed około 3,5 tysiąca lat, zmurszała i widzimy drewno z tej ściany wału. I ściany tej niecki na stoku. Proszę Państwa, pozostałości po chacie zrębowej tej ludności zakarpackiej kultury otomanii, czyli podmurówka, inaczej mówiąc, kamienna podmurówka. Relikty, profil wału wczesnośredniowiecznego. Pod nim znajdują się nawarstwienia z epoki brązu. Tam płynęła kiedyś rzeka Ropa, a tutaj widzimy takie pasma. To są resztki belek drewnianych.
Ten wał przebiegał odtąd dotąd, miał szerokość około 6 metrów. Ślady innego wału, innej konstrukcji obronnych z początku wczesnego średniowiecza, tak zwanego wału palisadowego, węższego 2,5 metra szerokości, i ślady pożaru z epoki brązu. Proszę Państwa, tutaj w innym miejscu profil wału wczesnośredniowiecznego z nawarstwieniami z epoki brązu, ślad po chacie, tak zwanej półziemiance wczesnośredniowiecznej. Na grodzisku odkryliśmy także źródło wody, używane przynajmniej w okresie słowiańskim. Ono jeszcze funkcjonuje do dzisiaj. Do niego prowadziła taka ścieżka wyłożona kamieniami. Jak miejscowa legenda głosi, pił z tego źródełka święty Wojciech. To jest mało prawdopodobne, ale wykorzystamy to kiedyś do promocji. Najwęższy wał, czyli ten ostatni, proszę Państwa, miał tylko 3,5 metra szerokości i to Państwo widzicie, przebiegał odtąd dotąd, a tu jest już jego destrukt po spaleniu. Do nasypu ziemnego w tym wale włożono takie belki drewniane, które go miały wzmacniać. I proszę Państwa, tak wyglądał ten najstarszy wał sprzed 4000 lat. Który zbudowała pierwsza ludność, ta, która tutaj dotarła na to miejsce. Teraz mamy wał tej ludności zakarpackiej, kultury otomanów i szabony. Zewnętrzna ściana jest inna niż tamtego wału. Brama wjazdowa zabezpieczona bramą. I wały wczesnośredniowieczne, tak zwany wał przekładkowy. Czyli ogromne masy drewna ułożone najpierw w jedną stronę, potem w drugą stronę i przesypane ziemią. Do tego ściany wału oblepione gliną, po to, żeby się nie zapalały. I inny typ wału, tutaj odkryty, tak zwany palisadowy, już go wspominałem. Czyli ściana palisadowa, wewnątrz ziemia. A tu jeszcze brama słowiańska z 8 czy 9 wieku. I jeszcze właśnie ten wał palisadowy na rysunku. Ostatnim typem wału, który został odkryty, właśnie ten wał ostatni, miał charakter plecionkowy. Czyli ściany tego wału były jak gdyby z płotu. Takie płoty są dzisiaj jeszcze widziane. Wewnątrz ten wał oczywiście był wzmocniony belkami drewnianymi. Proszę Państwa, w wyniku badań archeologicznych dobrze zostały rozpoznane konstrukcje obronne, zarówno te z epoki brązu, jak i wczesnego średniowiecza. Poznana została zabudowa grodu. Odkryto 160 tysięcy różnego rodzaju zabytków, niekiedy bardzo unikatowych, jeżeli chodzi o zabytki znane z terenu ziem polskich. I tu Państwo macie rysunki naczyń, które używała ta najstarsza ludność, ta żyjąca tam 4000 lat temu. Różnego rodzaju naczynia o różnych formach, czasami o cienkich ścianach jak chińska porcelana 2-3-4 mm, doskonale wypalone w temperaturze 700-800 stopni Celsjusza, zdobione odciskami sznura często lub takimi żeberkami albo żłobkami. I tutaj widzimy fragmenty takiej ceramiki, tej sprzed 4000 lat. Proszę Państwa, mówiłem, że przybyła tam ludność i zamieszkała ostatecznie tej kultury zakarpackiej, która zajmowała obszar północno-wschodniej części Kotliny Karpackiej, czyli teren dzisiejszej Rumunii, Słowacji, Węgier, no i jak się okazuje, polskiego Podkarpacia od dorzecza Dunajca po dorzecze Sanu z centralną osadą Trzcinicy, właśnie w tym miejscu, które Państwu pokazywałem. Ceramika, czyli naczynia, wyrabiane ręcznie oczywiście, tej ludności były fantastyczne, miały fantastyczne kształty, nawiązywały do basenu Morza Śródziemnego, miały ornamentykę guzową albo spiralną. Widzicie Państwo, jak one wyglądały. Długo by o tym mówić. I dalsza ceramika tej właśnie ludności, która tam mieszkała w Trzcinicy koło Jasła. Piecyki gliniane, tak zwane pieronusy z grecka. Pod tym się paliło. Tutaj był garnek i od razu można było ugotować sobie strawę. Praktycznie w każdym domu stał taki piecyk, ale także takich piecyków używano do celów rytualnych, przy różnych obrzędach, na przykład pogrzebowych. Tutaj Państwo widzicie różnego rodzaju takie brytwanny, można w uproszczeniu powiedzieć, i zaklinacze ognia. Takimi naczyniami, o ile można mówić na to naczynia, powiedzmy zaklinacze ognia, przykrywano żar. Przez całą noc on tam świetlił, rano ktoś wstawał, dmuchał i płonęło na nowo ognisko, od którego można się było ogrzać i ugotować sobie na nim strawę. Była to wielka cywilizacja brązu, która znała doskonale obróbkę i produkcję brązu, ale także produkowała wyroby ze złota. I to Państwo widzicie ze Słowacji
taki skarb złotych ozdób. Doskonale zachowały się także i w Trzcinicy, i na innych terenach wyroby z kości. I tu różne elementy uprzęży końskiej z terenów Słowacji, ale za chwilę pokażę Państwu z terenów właśnie z Trzcinicy. Takie fartuszki dla pań wykonane z paciorków fajansowych właśnie tej ludności. Naszywki naszywki, proszę Państwa, z kości, z kłów dzika, naszywane na zbroję wykonaną ze skóry. Szpile wykonane z kości. Obrządek pogrzebowy tej ludności był bardzo bogaty. Oczywiście zmarłych najczęściej chowano niespalonych. Kobiety na lewym boku, mężczyzn na prawym. Dawano do grobu bardzo bogate wyposażenie w postaci naczyń, w postaci wyrobów z brązu, a czasami nawet ze złota. My takiego cmentarzyska poszukujemy jeszcze w Trzcinicy. Jeszcześmy go nie znaleźli, ale jak znajdziemy, to naprawdę będzie fenomenalne odkrycie na skalę europejską. Ponieważ zawsze mówię kolegom ze Słowacji, że to całe złoto, które tam zgromadzili na terenie Słowacji, to jak się wycofywali w kierunku północnym, to przynieśli do Trzcinicy. Okaże się, czy to będzie prawda. Proszę Państwa, no, wrogów traktowano trochę inaczej, czyli wrzucano do takich wielkich jam odpadowych, no i tam kończyli swój ziemski żywot. Proszę Państwa, formy odlewnicze, szpila do spinania szat i dysza odlewnicza właśnie do wytopu brązu. Tygle odlewnicze i łyżki odlewnicze. W takich tygielkach przetapiano brąz i potem odlewano różne wyroby. O, na przykład takie bransolety czy siekierkę pięknie ornamentowaną. Ludność ta korzystała również z bałtyckiego bursztynu. Ona w ogóle zajmowała się handlem dalekosiężnym, transportując bałtycki bursztyn do Troi i Myken. I stamtąd z nadmorza Śródziemnego przywoziła różne nowinki cywilizacyjne wielkich cywilizacji śródziemnomorskich, które zresztą zostały odkryte też w Trzcinicy. I taki bursztyn bałtycki właśnie znaleziono na terenie Słowacji. Proszę Państwa, fenomen na osadzie tej ludności w Niżnej Myśli koło Koszyc odkryto bochenek chleba sprzed 3,5 tysiąca lat, trochę wypalony, ale doskonale zachowany jak z piekarni w Strzyżowie. Do Trzcinicy docierały także wpływy od północy, tak zwanej dużo prymitywniejszej kultury trzcinieckiej, która produkowała takie formy naczyń, jak tu Państwo widzicie. A tu mamy już te naczynia tej ludności zakarpackiej, kultury otomanicznej szabony, zdobione ornamentyką guzową, spiralną, gliniane modele kół wozów. Ludność ta produkowała wózki małe z gliny. Nie wiadomo, czy one służyły do celów rytualnych, czy też do zabawy dla dzieci, ale takie wózki znajduje się na wielu stanowiskach archeologicznych. I takie wózki produkowała ta ludność zamieszkająca również w Trzcinicy już 4000 lat temu. Łyżki gliniane, którymi można dzisiaj jeszcze konsumować zupę i inne dobre smakołyki. Na dole przęśliki, fragmenty ciężarków tkackich, bo znała ta ludność doskonale, oczywiście, umiała produkować płótno, zajmowała się także rolnictwem, miała doskonale rozwinięte rolnictwo i hodowlę zwierząt. A tu fragment ściany pobielonej z domostwa, oczywiście pobielonej jakąś białą substancją. Paciorek bursztynowy z Trzcinicy i paciorek wczesnośredniowieczny ze szkła z takimi wtopionymi, wielobarwnymi łóżkami. Doskonale zachowane wyroby z kości i rogu. Topór rogowy, groty oszczepów, tam jakiś grot z zadziobem. Przekłuwacze do wykonywania otworów w materiałach organicznych, przede wszystkim w skórze. Dłuta od takich dentystycznych, malutkich do takich większych i gładziki różne do gładzenia naczyń. Grocik i sprzączka z uprzęży końskiej. Proszę Państwa, zdobiona takimi pięknymi okręgami i punktami. Oczywiście z kości wcale niełatwo było wykonać taką sprzączkę. Siekiera, zapewne służąca do celów rytualnych, przepraszam, z kości tura i grot oszczepu, też wykonany z kości. I fenomenalne wyroby z brązu. Czekan o pięknych kształtach, który ma analogię nad Morzem Śródziemnym, a najbliższe na terenie południowej Rumunii. I siekiera wykonana z brązu, przełamana intencjonalnie na pół. Każda część była ukryta w odrębnym jakimś pojemniku wykonanym z materiału organicznego. Pojemniki te były zakopane w odległości ponad metra od siebie. Jak Państwo widzicie, te części są różnie utlenione, a więc znajdowały się w różnym otoczeniu chemicznym. Całość była otoczona palisadą i zapewne przykryta dachem.
zapewne jakieś znalezisko związane z obrzędami, z rytuałem. Szpile do spinania szat, też z brązu, załusznice, czyli inaczej mówiąc kolczyki i tarczka do przypinania, do przyszywania na szatę. Grociki strzał na małego zwierza i na takie wielkie tury. Noże kamienne do obróbki wszystkich materiałów. Drewna, skór, przedmiot wykonany z kamienia, taki półksiężycowaty, zapewne rytualny. Siekiery z kamienia lub fragmenty siekier, cała siekiera i taka mała siekierka do ćwiczeń. Tą siekierą można było ścinać wielkie dęby. Z taką samą szybkością, jak dzisiejszą siekierą kupioną w sklepie w Strzyżowie. Archeolodzy robili takie doświadczenie i tak się okazało. Proszę Państwa, topory. Toporami na ogół walczono i tutaj są takie uszkodzone, zapewne uszkodziłeś się w walce. A tu cały toporek, taki malutki i fragment topora, który ma odpowiedniki właśnie na terenie dzisiejszej Anatolii, między innymi w Troi. Żarna. Ile trzeba było się napracować, żeby na takim żarnie zrobić tyle mąki i wypiec chleb. Ludność ta w Trzcinicy uprawiała przynajmniej 3 gatunki pszenicy. W Trzcinicy znaleziono także liczne figurki zwierząt z początku epoki brązu, zarówno należące do tej grupy pleszowskiej, jak też kultury otomanii pieszczagonnej. Były to zwierzęta, na które polowano, ale także takie, które hodowano, jak dziki, malutki dzik, prawda, jakieś barana, to można się dopatrzeć i inne zwierzęta. Znaleziono także głowę takiego idola z wielkimi uszami. Był kiedyś taki rzecznik prasowy. Proszę Państwa, takie idole znane są, tylko dużo większe, wykonane z kamienia na terenie dzisiejszej Anatolii, jako bóstwa. Z tego samego prawie czasu. Proszę Państwa, jest to znalezisko właśnie pochodzące z basenu Morza Śródziemnego albo odwzorowane. I fragment torsu Amazonki, kobiety z jedną piersią. Kobiety takie właśnie Amazonki walczyły między innymi pod Troją, z Achillesem. W Trzcinicy odkryto coś bardzo ważnego także. Dom, pozostałości domu odlewcy, czy też odlewnika brązu, z epoki brązu, sprzed 3,5 tysiąca lat. Widzimy tutaj relikty ścian i wypaloną, zglinianą podłogę, na której znajdują się ogromne ilości fragmentów naczyń i innych rzeczy. Odkryto tam w tym domu między innymi takie naczynka do załatwiania transakcji po zrobieniu różnych przedmiotów brązowych. Taką dużą amforę zdobioną ornamentyką guzową właśnie tutaj i trochę mniejszą amforę. Dyszę odlewniczą, tutaj doczepiano taką rurkę drewnianą i do ogniska dmuchano powietrze, żeby ten brąz mógł się wytopić. I właśnie taki zaklinacz ognia i mniejszy taki kieliszek do spożywania trunków bardziej mocnych, bo muszę Państwu powiedzieć, że ludność ta umiała pędzić dobry bimber. Odkryto tam także bardzo duże ilości zboża. Właśnie tutaj mamy pszenicę, płaskórkę. Duże ilości ziarn, przepalonych ziaren prosa oraz żołędzi. Proszę Państwa, Słowianie byli dużo bardziej prymitywni od tamtej ludności z epoki brązu. Widzicie Państwo, że produkowali tylko takie naczynia gliniane. O jednym kształcie generalnie, zdobione poziomymi liniami, żłobkami, ewentualnie jakąś esowatą linią. Z tego okresu odkryliśmy kilkanaście tysięcy zabytków, między innymi sprzączki do pasa, ostrogę wielkomorawską, czyli przyniesiono tutaj zapewne z terenu Wielkich Moraw, podkówki pod buty, bo buty były wtedy w cenie, raki do chodzenia po lodzie, czyli przywiązywano to do obcasów i wspinano się po stromych stokach grodu, aby wyjść po prostu na górę, okucie wiadra drewnianego, groty strzał, bardzo różne, między innymi taki grot, gdzie wkładano tak zwane pakuły, maczano w żywicy, zapalano, no i usiłowano coś zapalić. Grot awarski, jeden z kilku znanych z terenu ziem polskich, koczowników żyjących w VIII wieku na terenie Kotliny Karpackiej, czyli na terenie dzisiejszych Węgier, generalnie rzecz ujmując. Proszę Państwa, odkryto tam także skarb wyrobów srebrnych, jeden z największych skarbów znanych z tego czasu z terenu ziem polskich, składający się
z ponad 550 wyrobów. Są to tak zwane placki i siekańce srebrne, czyli substytuty monet, monety niemieckie, angielskie, arabskie i tak zwane krzyżówki i podróbki polskie, różnego rodzaju ozdoby. No i piękne okucie pochwy miecza, srebrne. Tutaj macie Państwo takie monety właśnie, bite na przykład w Kolonii z napisem Köln. Moneta króla Anglii Ethelreda II. Tam są też odtony różne. I tutaj Państwo macie ozdoby. Kolczyk srebrny, fragment kolczyka, paciorek zdobiony filigranem. Złoty diadem ikony i fragment ozdoby. I właśnie to okucie pochwy miecza. Pięć takich okuć znamy dotychczas z terenu ziem polskich. Zostało ono wykonane przez plemię Liwów w połowie X wieku, żyjące na terenie dzisiejszej, powiedzmy, Estonii. I prawie identyczne zostało odkryte w cerkwi dziesięcinnej w Kijowie, w grobie władcy Rusi. To świadczy już o randze tego księcia trzcinickiego, który być może w początkach polskiej państwowości dotarł do Kijowa i tam zdobył, albo też zakupił. Proszę Państwa, na bazie tych odkryć powstał pomysł, aby zbudować tam skansen archeologiczny, obejmujący grodzisko. No i przestrzegł u jego podnóża. Zaplanowano, aby zbudować tutaj pawilon wystawowy, parkingi, zrekonstruować dwie wioski. Wioskę słowiańską z VIII-IX wieku, wioskę tej ludności zakarpackiej kultury otomanii w Szabony, zrekonstruować 9 odcinków wałów i drogi. Mam ten przykry obowiązek, że muszę prosić o przyspieszenie, ponieważ tam przepraszam, są części zaplanowane. Bardzo bym prosił. I tu mamy rekonstrukcję drogi i tego wału z początku epoki brązu. Proszę Państwa, rekonstrukcję chatki, właśnie widzimy ten wał. Rekonstrukcję wału słowiańskiego. Pokazujemy tutaj, jak żyli Słowianie. Rekonstrukcja domu na pierwszym podgrodziu i wałów, chaty. Chata, tak zwana półziemianka słowiańska, czyli chata zagłębiona nieco w ziemię. Różne typy wałów. Widok na park archeologiczny. Widzimy tam zrekonstruowane wioski i podnóże wału. Pawilon wystawowy w różnych konfiguracjach. Wioska właśnie tej ludności kultury otomanii ze Szabony, tak zwane domy słupowe, a tam mamy domy o konstrukcji zrębowej. Te domy miały czasami 15 metrów długości i 7 metrów szerokości i 3 pomieszczenia w środku. Czyli były większe jak domy XIX-wiecznych Słowian żyjących w Polsce. Proszę Państwa. Wioska słowiańska u dołu dłubanka, piec do wypalania ceramiki wczesnośredniowiecznej. W pawilonie wystawowym przygotowaliśmy wystawę obrazującą życie tej ludności. To są oczywiście wszystko figury, nie woskowe, ale figury bardzo dobre. Wszystkie przedmioty są kopiami odkopanych w Trzcinicy bądź w najbliższym otoczeniu zabytków z tych czasów, które przedstawiają. Tu mamy odlewnika, orka, pogrzeb, jadą Słowianie, X wiek, władca grodu słowiańskiego, pięknej zbroi, proszę Państwa. Widok na skansen w nocy, który jest podświetlony, dozorowany, rekonstrukcja komputerowa, wirtualna, obwarowań wczesnośredniowiecznych i cały gród słowiański. Skansen miał być otwarty w 2010 roku, niestety 4 czerwca doszło do powodzi, która zniszczyła, można powiedzieć, całą tą dolną część. Odbudowa trwała rok. Widzicie Państwo, jak to strasznie wyglądało. I został otwarty dla zwiedzających 24 czerwca 2011 roku. Z udziałem licznych władz kraju zagranicy. Wówczas też odbyło się wielkie widowisko ukazujące historię tego miejsca. Dzisiaj w tym miejscu odbywają się pokazy życia tych mieszkańców sprzed tysięcy lat i sprzed stuleci. Odtwarzamy poprzez archeologię doświadczalną to wszystko, co oni tworzyli. Tutaj widzimy takiego wojownika tej najstarszej grupy ludności. Tu jadą na wozie. Ci z południa, na takim właśnie wozie, budują domy, sieją zboże i budują obwarowania. No, coś trzeba było się od czasu do czasu napić. Łowią ryby, wychodzą na zewnątrz z osady. Proszę Państwa, życie codzienne tej ludności kultury otomanii Fize Szabony, a to już przygotowują pokarm właśnie w domu, coś robią na ognisku, jest ten pieraunus,
a tu jest takie ustrojstwo do produkcji alkoholu. I tu Państwo siedzą sobie i coś robią. Tutaj charakterystyczne ognisko tej ludności i właśnie przygotowują pokarmy. Odlewnik produkuje wyroby z brązu. Oczywiście ktoś musiał pracować, ktoś mógł jeść, a ktoś musiał też pilnować. I tutaj pilnują. Tak wyglądali ci ludzie z początków epoki brązu, a tak wyglądał księże i księżna słowiańska z 8 czy też 10 stulecia naszej ery. I tak pokazujemy życie Słowian. Taka półziemianka, właśnie zagłębiona nieco w ziemię, z piecem. Bardzo przyjemne pomieszczenie. Życie codzienne Słowian. O tym by można było mówić bardzo długo. Proszę Państwa, zapraszam do skansenu. Na takim łóżku można się przespać, wynajmując taką chatę za jedyne 100 euro, czy równowartość 100 euro złotówka. Produkujemy płótno. Tutaj jeszcze odlewnik, ale już żelazny, czyli że odlewa i kuje kowal miecze żelazne. Odbywają się tam różne pokazy, walki. Także pokaz, jak się odbywał pogrzeb słowiański, jeszcze nie chrześcijański, ale ciało palenie. O czcinicy został nakręcony film Czcinica Karpacka Troja, który zdobył wiele nagród. Proszę Państwa, znajduje się tam salka małego odkrywcy, gdzie przedszkolaki mogą się także zabawić i posłuchać bajek sprzed 3000 lat czy sprzed 1000 lat, wziąć udział w różnego rodzaju zabawach. Pokazujemy, jak się strzela z łuku, pokazujemy kuźnię. Wybudowaliśmy właśnie teraz jeszcze jedną rekonstrukcję, czyli kuźnię. W czasie wielkich festynów archeologicznych odbywają się także różne pokazy. Można kupić coś, można się najeść do syta. Odbywają się pokazy walk. Tutaj właśnie Słowianie walczą. Tu wyprawiają skóry i cały taki biwak słowiański. No i walka na śmierć i życie. Czasami pojawiają się media, pojawia się telewizja, pojawia się radio. Czasami przybywają do czcinicy nawet Rzymianie, aby pokazać, jak żyli w owym czasie. Planujemy jeszcze rozbudowę skansenu, czyli budowę takiej wieży widokowej, rekonstrukcję stajni z okresu wczesnego średniowiecza i hodowlę zwierząt, a już uprawiamy rośliny, które uprawiała tamta ludność. Jest to jedyny tego rodzaju obiekt w tej części Europy, gdzie można samemu dotknąć przeszłości. Można tam spędzić noc, jak już mówiłem, można zapoznać się z tym życiem, jakie miała ludność przed tysiącami lat i w okresie wczesnego średniowiecza. To jest wieża widokowa, platforma widokowa, którą planujemy zbudować. Być może jeszcze w tym roku będzie początek tej budowy, z której będzie widać być może Strzyżów, a na pewno Tatry przy dobrej widoczności, całe partie Pogórza i Beskidów. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do czcinicy. W sobotę i w niedzielę przybywają do czcinicy Wikingowie. Zapraszam. Ja myślę, że był to występ nie tylko archeologiczny czy naukowy, ale również bardzo promocyjny. Także gratulujemy panu dyrektorowi dzieła i również sposobu przekazania. Chciałem serdecznie podziękować.